Wesoły zespół botanicznej galaktyki przybył dzisiaj do Mazurskiego Lasu, aby pokazać kilka roślin leczniczych, które rosną właściwie wszędzie. Gdzie się nie ruszymy, tam rośnie pełno roślin, które są albo w oficjalnych lekospisach, albo tam nie są, ale były używane w medycynie ludowej, bowiem ta korelacja roślina-człowiek, wiadomo, że się rozwijała właściwie od początku, kiedy człowiek sobie tutaj chodził na tej planecie. I my kilka takich roślin pokażemy. W lesie znajdziemy pełno potencjalnych lekarstw. Jest to niewyczerpalna skarbnica roślin leczniczych. Gdziekolwiek zrobimy sobie przystanek, możemy właściwie znaleźć wiele roślin, które potem będzie można przetworzyć na leki do domowego użytku. Tutaj jesteśmy przy pokrzywie, na przykład pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica. Ona ma mnóstwo właściwości. Ciężko właściwie teraz jakieś wyszczególnić konkretne po kolei, więc może powiem o takich, które były stosowane w medycynie ludowej. Utożsamiana była ze świętymi. Święci byli przedstawiani z pękami pokrzywy w ręku. To oznaczało, że jest to niezwykle ważna roślina w medycynie ludowej. Milarepa, nawet tybetański poeta, ponoć osiągnął moce siddhi właśnie przy pomocy pokrzywy. Kiedyś wkładano liście do nosa, żeby zatamować krwawienie. Przez dawnych lekarzy używana była przepuchlinie wodnej, przeroście gruczołu krokowego, jako odżywka dla włosów, jako środek rozgrzewający. Często na jednym stanowisku możemy spotkać wiele roślin leczniczych. Na przykład obok pokrzywy rośnie często antidotum na jej oparzenie, na przykład komosa. Komosa, jest kilka rodzajów komosy. Tu akurat nie ma jej, ale jest inna cenna roślina. To jest przetacznik. Przetacznik orzankowy. Jest kilka gatunków przetacznika występujących we florze Polski, ale najpospolitszy jest właśnie ten orzankowy. I to jest cenna roślina lecznicza. Działa neuroprotekcyjnie. Może być stosowana przy boreliozie jako wspomagająca roślina, główną terapię. Działa wykrztuśnie. Jest też przy chorobach Alzheimera stosowana właśnie ze względu na nasilanie transmisji cholinergicznej i ze względu na to, że działa neuroprotekcyjnie. Możemy robić z niej napary, są skuteczne. A tutaj mamy kolejną ciekawą roślinkę. To jest maruna bezwonna. To jest podobna roślina do tych wszystkich złocieni, jastrunów i tak dalej. Maruna bezwonna działa podobnie, tak jak i wrotycz maruna, jak jastrun, jak różne gatunki złocieni, czyli silnie bakteriobójczo i owadobójczo. Można z nich przyrządzać na alkoholu lub occie środki owadobójcze, a także odstraszające komary, na przykład jakieś pajęczaki. Jak idziemy sobie do lasu, możemy zebrać trochę takich roślinek wcześniej i zrobić na occie lub alkoholu sobie takie mazidło albo maść, którą będziemy mogli się posmarować. Wtedy komary będą się trzymały nas z daleka. Kleszcze też. Tu mamy kolejną genialną roślinę leczniczą i oficjalną, i w medycynie ludowej stosowaną, i w oficjalnych lekospisach. Tutaj jest piękna poziomka. Poziomka używa się owocy, ale też liści, czasami też całego ziela, ale rzadziej. Głównie się zbiera albo liście, albo owoce. Owoce to wiadomo na przetwory, na dżemy, jako taka witaminowe uzupełnienie diety. Wiadomo, już sam wygląd tych owoców jest genialny. Ten smak, jak ostatnio maszerowaliśmy przez las, to tak mi się skojarzyło, że smak owocu poziomki jest tak fascynujący, że pozostawia po sobie taką
nutkę zaciekawienia, chyba najbardziej ze wszystkich owoców. Liście z kolei były używane do wypędzania różnych pasożytów z organizmu, na schorzenia jelita, na jakieś zaburzenia trawienne. Było nawet takie przekonanie w medycynie ludowej, że jeśli sporządzi się bardzo silny napar z liści, z wielu liści, tam chyba było tego chyba kilogram bodajże liści, no to będzie się to przyjmowało co jakiś czas, to usunie to, wypędzi tasiemca. Więc tak. A owoce, no tutaj widzimy bardzo zachęcający widok i ja sobie teraz je spożyję, bo jest genialne. No jak mówiłem, zostawia po sobie taki posmak ciekawski, że chce się zaraz iść i zrywać. Tu trafiliśmy na stanowisko jaskrów. To jest akurat gatunek ostry, czyli to jest jaskier ostry. Jaskier ostry to jest roślina rzadko stosowana w lecznictwie, głównie jako środek rumieniotwórczy. I dlatego jest rzadko stosowana w lecznictwie, bo wytwarza ranunkulinę. To jest substancja, która wywołuje rumień skóry i jak się to zje, rozetrze na ręce, no to może wystąpić podrażnienie skóry, będzie krwiomocz, no i ogólnie krwawa biegunka może wystąpić, dlatego trzeba uważać na jaskry. Jaskry chemicznie to bardzo podobna półka roślin jak zawilce na przykład, bardzo często spotykane od kwietnia do maja w lesie. Zawilce również zawierają tą substancję drażniącą skórę, dlatego będą działały podobnie, więc zawilców nie jemy. Głównie jako środek rumieniotwórczy. Idąc sobie leśną dróżką, znaleźliśmy bardzo ładną roślinkę, która nazywa się dzwonek okrągłolistny, czyli Campanula rotundifolia. Nie wiem dokładnie, jakie ma właściwości lecznicze, jeszcze się nią nie zajmowałem, nie brałem jej na warsztat, ale jest bardzo ładna. Tutaj w okolicy stawu leśnego znaleźliśmy niecierpkę. To jest niecierpek pospolity, jest dużo odmian niecierpków, ale one są ogólnie bardzo dobre na pokrzywkę. Niecierpek nazywany był też w medycynie ludowej gniewoszem, a jego łacińska nazwa to Impatiens noli tangere.